Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym vlogu na moim kanale. Zaczęliśmy weekend i właśnie wróciłam z zakupów. No i oczywiście kupiłam kwiatki. Tylko nastąpił przełom w mojej karierze. Przełom w mojej karierze kwiatowej nastąpił taki, że kupiłam goździki. Ja bardzo lubię goździki, tak jak wam chyba mówiłam w którymś vlogu, że moje ulubione kwiaty to tulipany. Potem goździki, jeżeli chodzi o kwiaty cięte, ale takie top kwiaty to są piwonie dla mnie. No ale tak, zawsze kupowałam tulipany, a teraz w Lidlu były jakieś nieciekawe, a bardzo chciałam kwiaty, więc kupiłam jeden zestaw, jeden bukiet tulipanów i jeden goździków. I tulipany są żółte, chyba, tylko jeszcze nie są rozwinięte. Tutaj jeden już się rozwija, także mam nadzieję, że ładnie się rozwiną. A goździki kupiłam czerwone i ja w sumie nie wiem, czy te kwiaty mogą razem żyć w jednym wazonie. No ale zobaczymy. To wiecie, to i tak z Lidla tanie kwiaty, więc nawet nie szkoda. Chociaż te ostatnio, co kupiłam w Biedronce białe, stały mi prawie 2 tygodnie. Kupiłam sobie w ogóle w Biedronce takie smoothie. Kokos, ananas, banan, pomarańcza. Bardzo dobre, ale znam ten smak. Tylko nie wiem, co tak smakuje. Ale jest to bardzo popularny smak. Kombinowałam też w ogóle, co sobie dzisiaj zrobić na kolację, bo chodziłam po tych sklepach, po Biedronce, po Lidlu. Patrzyłam na te półki, jakoś tak nie miałam apetytu na nic. No a coś jeść muszę i stwierdziłam, że zrobię takiego uproszczonego mojego Cezara, taką moją sałatkę, bo z przepisu mojej mamy i to jest najlepsza sałatka ever. To jest miks sałat, dowolny, jaki lubicie. Kurczak podsmażony z przyprawami, jakimi lubicie. Później na tym oleju, co zostanie z podsmażenia, kroicie sobie bagietkę czosnkową w kostki, robicie z niej takie grzanki i podsmażacie na tym oleju, co został po kurczaku i robicie sos. I teraz ja stwierdziłam tak, nie chcę mi się bawić podsmażanie i tak dalej. Kupię sobie po prostu mix sałat, który ja akurat mam z rozszponką z Biedronki i zrobię po prostu ten sos. I ten sos jest tak dobry, że stwierdziłam, że pokażę wam, jak go robię. A jakbyście się zastanawiali, co to za dźwięki w tle, to Tomi ma głupawkę. I dzisiaj nabroił. Miałam, nie wiem, czy kojarzycie, taki kosz wiklinowy i tam w środku miałam koce. No i Tomi go dzisiaj całego pogryzł. I kosz musiał iść do śmieci. A to był prezent. I Tomi siedział za karę w sypialni. A teraz ma głupawkę. Dobra, i że ja jestem sama w domu, to po prostu w takiej plastikowej, dużej misce sobie zrobię tą sałatkę. Jak mi zostanie, to najwyżej będę miała jutro na śniadanie. Nie robię najprostszą rzecz, czyli sos. Ja go robię troszeczkę inaczej niż moja mama, bo moja mama dodaje jeden składnik inny, a jeszcze jeden dodatkowy. Także tak, na początek przychodzi musztarda, jaką lubicie. Ja tutaj mam serepską, ostrą. Ja ten sos robię troszeczkę w ostrzejszej wersji niż moja mama. Tak samo moja mama kurczaka smaży do, jeżeli robi ją z kurczakiem, to w słodkiej, wędzonej papryce, a ja w ostrej, bo tak po prostu wolę. I teraz tak. To są proporcje na oko. Ja wam tylko podaję składniki, więc dodaję tak 1,5 łyżki musztardy. To jest też do dosmakowania. Dodajecie jak wam pasuje. Wtedy ocet jabłkowy. Nie wiem, czy się sprawdzi ze zwykłym. Ja po prostu kupiłam to tani, jest w Lidlu, więc tak łyżkę niecałą tego octu. To sobie mieszam. I moja mama jeszcze dodaje tą musztardę. Co to jest za musztarda francuska? Ta z tymi groszkami, z tymi kulkami. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Teraz dodajemy syrop klonowy, co nam dosłodzi. Jak nie macie, to może być miód, ale z syropem klonowym to jest lepsze. No i ja tak na razie łyżkę. I zaraz, jak po prostu dodam wszystkie składniki i to wymieszam, to zobaczę, czy to mi wystarczy. Po prostu będę smakować i na oko dodawać składników. Nie wiem, czy za mało tego sosu nie robię, jak na taką sałatę. Chyba tak. Bo zawsze, wiecie, jeszcze olej dochodzi. Z kurczaka taki. To ona nie jest taka sucha, ale dobra. Powiększę tą ilość, więc dodam musztardy jeszcze. Znowu troszeczkę
octu jabłkowego. Boże, mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo tak jak mówię, to jest na oko. Ale zobaczymy. W takim razie jeszcze syrop klonowy. Ja lubię to takie słodko-ostre. I teraz tak, oliwa. Ja mam tą oliwa smakowa ogólnie. Ja mam papryka ostra, bazylia, pomidor, a moja mama na przykład dodaje tą czosnkową. A ja tak jak mówię, ja wolę na ostro sos i też jest dobry. Tak, łyżkę. Dobra, to sobie wymieszam. I jeszcze trochę zwykłej oliwy. Ja nie mam oliwy, więc dodam trochę oleju. 3/4 łyżki. I tak wygląda ten sos. Tak sobie to mieszam i sobie tak myślę, że mogłam do tego kupić słonecznik łuskany, solony, a patrzyłam na niego w Lidlu, ale mówię, nie biorę jednak albo na przykład pestki dyni, albo potrzeć marchewkę. No, ale tak też zjem. Ja się tam cieszę. Mi to smakuje. Good. Mam taką dużą ochotę na owsiankę, gdzie ja tak z owsianką mam takie love-hate relationship. Ale ostatnio mi smakuje, wiecie co do niej dodaję? Ten krem. Ja go teraz dostawałam w Biedronce, ale on chyba w Lidlu jest w stałej edycji. Jest jeszcze chyba jakiś smak kokosowy, ale mi ten white coco peanut najbardziej smakuje. Choco peanut, bo on smakuje dosłownie jak te białe Reese's. Zobaczcie na mojego pięknego, czyściutkiego pieska. Mieliśmy kompanię teraz, tak to mi. Mej było. Kto jest taką piękną owieczką? Kto jest taką śliczną, czystą owieczką? To mi. Ha, zostaw pieniążka. Ty, szatanie. Że chce się żyć, bo jest taka piękna pogoda, kilkanaście stopni. A dzisiaj też jadę na obiad z rodzicami. Jest tak zimno. Wyszłam trochę szybciej. Czekam na nich, aż po mnie przyjadą. Jeszcze mam wyrzucić śmieci, żeby to mi się wybiegał. Jest tak lodowa, to że stwierdziłam, że muszę wsiąść do auta, bo nie da rady. Jest okropnie. Zobaczcie, jaka dzisiaj ładna pogoda. Chociaż tylko ładnie wygląda. Jest strasznie zimno. Zimny wiatr wieje. O, ja tak sapię, bo właśnie pomyłam podłogi i poodkurzałam. Byłam z rodzicami na obiedzie. Może lepiej będzie do was mówić, jak mnie widzicie. Byłam z rodzicami na obiedzie i z Tomim. Widzieliśmy, wypiliśmy kawkę. O, widzicie, jaki wiatr? Strasznie zimny jest ten wiatr. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Jest niedziela po południe, czyli dzień przed rozpoczęciem pracy. Ja mam syndrom niedzieli. Także zaraz się przebieram i chilluję. Mam taką straszną ochotę na coś słodkiego, że chyba zaraz będę łyżeczką wpieprzać jakąś Nutellę albo jakiś inny taki słodki krem. Wyszłam właśnie Tomiemu porzucać piłkę i patrzcie na tę pogodę. O, słoneczko, patrzę w tą stronę, czarne chmury, jakby na burzę. No daj, daj piłkę. Szła inkognito, ale wyszłam właśnie z Tomim na spacer do nas na promenadę wokół takiego pięknego jeziora i jest akurat zachód słońca, nie wiem czy teraz wyostrzy, o. Idziemy sobie, stwierdziłam, że kawałek się z nim przejdę, bo on dzisiaj takiej głupawki w domu dostawał, że idę z nim tutaj wokół promenady i rzucam mu piłkę i wróci akurat zmęczony na noc do domu. Thank you.
Jak Tomi zobaczył już piłkę, to nie ma spokojnego spaceru. Schowałam ją do kieszeni, a on teraz cały czas krąży i ją szuka.